Generalnie, ale teraz już pan mówił. Generalnie w gminie Bartoszyce to by nie docierały sygnały, żeby były jakieś tutaj problemy. Jeżeli takie będą, tak samo jak pani burmistrz włączy się w negocjacje, żeby pomóc przede wszystkim rolnikom. Także tutaj, jeżeli są jakieś problemy, zapraszam do mnie do urzędu, bo na dzień dzisiejszy nikt oficjalnie do mnie czegoś takiego nie zgłasza. Ja myślę, tutaj jest z nami... Można? Tak, oczywiście. Roman Zamborski, obszar urzędowy. Szanowni rolnicy, ja w tej chwili nie chcę wnikać w sprawy wewnątrz organizacyjne, bo są nasze sprawy, ludzie powinniśmy brać w swoim gronie. Natomiast powiem tak, jeżeli są jakieś merytoryczne uwagi co do któregokolwiek koła, bez znaczenia mi nazwa jest koła, proszę bezpośrednio do samorządu zgłaszać, a samorząd przesyłać to do zarządu okręgowego. Wtedy ja na bieżąco mogę interweniować. Post factum, mówienie, że coś jest niesprawiedliwe czy sprawiedliwe, no wybaczcie, nie ma takiego Salomona, który rozstrzygnie, co było sprawiedliwe lub niesprawiedliwe. Chciałem powiedzieć tak, że tutaj kolega bardzo dużo prawdziwych rzeczy powiedział. Muszę to powiedzieć, że bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast słuchajcie, ja przede wszystkim jestem normalnym człowiekiem myśliwym. Wierzcie mi, że dzisiaj wielu myśliwych nie poluje dlatego, że nie ma ostrzału. Mają już dość hejtu. Z jednej strony pseudoekologów, z drugiej strony zrzucania winy na myśliwych. Za wszystko. Za szkody, za ASF, nie wiem co jeszcze, za króliki, krycie. Ostatnio nawet miałem przypadek, chcę wam powiedzieć, jeleń zrogował krowę. Zacząłem się śmiać, że chyba łań nie ma, że tak był jurny. Ale okazało się, że to na szczęście nie jest jeleń wolno żyjący, tylko który uciekł gdzieś z zagrody, ale już było oczywiście pierwsze, co to było uderzenie w myśliwy. Chcę powiedzieć tak, szanowni rolnicy, ja wiem, ja też kiedyś chciałem bawić w rolnictwo. Wierzcie mi, miałem 2 hektary wziąłem, żeby warzywa uprawiać. Jak mi to wszystko wyschło, powiedziałem pierwsze to rolnictwo. O, wiem, co to jest. Nie, dziki nie zjadły, bo to było ogrodzone, nie o to chodzi, nie. I wiem, jak, wiem ile to kosztuje, wiem ile tego. Słuchajcie, tak naprawdę wierzcie mi, czy to będzie taki system łowiectwa, czy inny, na dzień dzisiejszy będą ci sami myśliwie polować. Trochę dojdzie, część nie odejdzie, przy tym chęci aż tak dużo chętnych nie będzie. Ja nie jestem przeciwny. Ja jestem za tym, żeby zmienić ustawę prawo łowieckie. Chcę tu powiedzieć od razu nie możemy polować, słuchajcie, zmieniono, teraz mówicie o takich rzeczach. Ja powiem dlaczego. Nie można na przykład odległość od budynku, od maszyn pracujących, jakieś tam są wymyślone, dzieci. Słuchajcie, chcieliśmy to zmienić. Nie wiem, ja na przykład w tej chwili, ja wykonuję to prawo, które akurat na dzień dzisiejszy jest. Chcę powiedzieć tu staroście, że były takie przypadki, gdzie miałem trenie okręgu, gdzie było spotkanie kół ze starostą. Konkretnie zainteresowane koło, zainteresowani rolnicy, był starosta, byli przez, tutaj może prezes potwierdzić, byli przedstawiciele izby rolniczej. Spotkaliśmy się w zamkniętym kręgu, coś tam się poprawiło. Zaczęło się znowu krzywić, ja zobaczymy. Słuchajcie, z końcem roku kończą się wszędzie, wygasają wszystkie umowy dzierżawne. Zaczyna się cały cykl, proces od nowa. Starostowie będą podpisywać umowy. Ale PZT dzieli. Ale przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Nie PZT dzieli. PZT wydaje opinię i ewentualnie kieruje wniosek. Natomiast mogę powiedzieć dzisiaj, bo nie wiem, czy pan słyszał wyrok, który był odnośnie, to głośno się stało, także tutaj nie zdradzam żadnych tajemnic, że starosta ma prawo odmówić lub wyboru, także nie mówmy, że nie ma jakichś tam tych. Ja apeluję. Apeluję o jedno, że naprawdę szczególnie do tak, do rolników, to wy wiecie, że ja tutaj do kół łowieckich z terenu Bartoszyc, żeby podejść do rolników w sposób taki jak do partnerów. Natomiast bym prosił jeszcze jedno, żeby nie mieszać spraw interpersonalnych do spraw globalnych całej społeczności rolniczej. I to myślę, że z mojej strony wszystko. Ja przepraszam, ale muszę opuścić spotkanie do tego, że muszę być w Polsce jeszcze. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Pan nadleśniczy się. Pan nadleśniczy, tak, bardzo proszę. Państwo rolnicy, myśliwi, zaproszeni goście. Faktycznie pan Bagiński zwolnił mnie z dużej części odpowiedzi na te pytanie, bo bardzo dobrze zidentyfikował problemy. Poza może jednym, że lasy nie prowadzą i nie nadzorują inwentaryzacji. Inwentaryzacje zarządzane przez Lasy Państwowe co do zasady dotyczyły populacji łosia. Przy okazji inwentaryzowaliśmy, czy staraliśmy się zorientować, ile jest innej zwierzyny. Jako nadleśniczy odpowiadam za populację, nie odpowiadam za gospodarkę łowiecką. Działam zgodnie z prawem i w ramach prawa i nic więcej. Odnośnie inwentaryzacji tych 6 dzików, to chcę już uspokoić pana, że w tej chwili tam jest około 70 dzików zainwentaryzowanych, ponieważ jeśli nikt nie kwestionuje inwentaryzacji, no to na podstawie czego ja jako zatwierdzający, czyli ostatnia osoba, która liczy roczny plan łowiecki, miałbym to kwestionować. Po prostu zatwierdzam, sprawdzając tylko, czy prawidłowo zostały określone populacje i płciowe, i wiekowe, w celu, mówimy tu o odstrzale. W ubiegłym roku było 9 odwołań, 9 decyzji administracyjnych wydawałem, mówiąc szczerze, to 8, bo jedna była spoza naszego, poza obszaru, który administruję jako nadleśniczy. W tym roku jest 3. Nie wymieniam kół, bo to jakby nie ma znaczenia. Nie potrafię powiedzieć, to koła mają wiedzę, ile szkód szacują. Do nadleśnictwa Bartoszyce wpłynęły 3 szkody. Zatrudniamy eksperta, który ma dość dużą wiedzę i narzędzia i doświadczenie, aby ocenić szkodę. Mniej więcej, jakby państwo pytali, to mniej więcej 50 na 50. W 50% były decyzje moje wydawane na korzyść rolnika i 50% na niekorzyść, czyli 9 i 3 to 12, czyli 6 na 6. Dwie sprawy toczą się w tej chwili w sądzie. Nie znam efektu, bo ja nie jestem stroną. Tak jak powiedziałem, nie oceniam gospodarki łowieckiej, czyli nie oceniam kół. Do oceny kół koło działa w oparciu o ustawę prawo łowieckie i rozporządzenia do tego wydane oraz swój statut i zarządzenia, które wydaje Naczelna Rada Łowiecka. Odnośnie bobra i łosia, to na jednego jest moratorium, drugi jest zwierzęciem chronionym. Nam też robi szkody w lasach, ale proszę nie oczekiwać, że jako leśnik powiem, że na bobra należy polować. To jeden z moich dyrektorów kiedyś powiedział, z bobrem należy nauczyć się żyć. Prawo pewnie powinno być zmienione. Jeśli ktoś oceni, że leśnicy mają szacować, część starszych państwa pamięta, leśnicy szacowali te szkody wszystkie. Teraz tylko szacujemy szkody na obwodach wydzielonych, czyli tam, gdzie my, że tak powiem, polujemy, czy dzierżawimy obwody. Jesteśmy właścicielami obwodu. Odnośnie... Ja nie znam pana, ale już nazwisko zapamiętałem, bo wiem, że w ramach odpowiedzi, ponieważ my jesteśmy właścicielem gruntu, pan Nowicki to dzierżawił, pojechała tam komisja, oceniła i stąd moja odpowiedź poszła również do pana Szporki, ale też nie tylko. Natomiast w przypadku populacji, w przypadku gospodarki populacjami, to muszę powiedzieć, że rok do roku zwiększa się ilość zwierzyny inwentaryzowanej i odstrzelonej. Na pewno duży wpływ na to ma również to, że są lekkie zimy, a więc populacja przyrasta. Myślę, że nie tylko rolnikom, ale również mi sen z oczu spędza ASF, bo
bo wiecie Państwo, że jesteśmy w niebieskiej strefie. No i jak ten dzik znajdzie się na terenie lasów, to mam nadzieję, że tu nikt nie zaprzeczy. Za każdym razem jest zgłaszany, my nie dostajemy tej premii, o której tu Pan był łaskawy wspomnieć, za znalezionego dzika. Zgłaszamy do weterynarii i albo utylizujemy, jak nie dajemy rady wywieźć, to występujemy do powiatowego lekarza weterynarii o zgodę na zakopanie zwierzęcia, która przychodzi, dzika podłego. Jak będą pytania, odpowiem z miłą chęcią, Jeszcze raz powtórzę, kół co do zasady nie oceniam, wszystkie odstrzały z ostatnich 3 lat, nie chciałbym się, ale są wykonywane, bo jak, nie wykona, jak koła nie wykonają odstrzałów w zwierzynie płowie, są naliczane kary, czyli partycypacja w kosztach ochrony lasu, która są u nas coraz wyższe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Krótko jeszcze pan wicestarosta. Proszę, ja tylko jeszcze pytanie jedno do pana leśniczego, jeżeli można. Nie wiem, czy się mylę, jeżeli jest niewykonany plan w 10%, to też jest wykonany. Tak, no tak. Ale o tym stanowi prawo. Nie, bo zgadza się. Wicestarosta powiatu łódzkiego Bogdanowicz, króciutko, tak jak moi przedmówcy, tutaj pan wójt, jeśli jest problem związany z rolnictwem odnośnie spotkań, czy zajęcia się problemem. Na dzisiaj takiego zgłoszenia nie było do powiatu, ale powiat się zajmuje ASF, a tutaj nie zwalczymy, są przepisy konkretne, które musi postępować, nie ma innego wyjścia, co weterynaria tutaj szczegółowo, poszczególne rzeczy muszą być wykonywane jakby z urzędu i tu chyba my w tym gronie go dzisiaj nie zwalczymy ani. Także powiat jest otwarty na wszelką współpracę i problemy będziemy załatwiać. Jako rolnik jeszcze powiem kilka zdań na temat dzisiejszych i wypowiedzi tutaj. Dopóki Polski Związek Łowiecki nie zostanie zreformowany, ja już uczestniczę tutaj naście spotkań, bo już wiekowo jestem, od młodych lat z rolnikiem i temat wraca jak bumerang i on będzie wracał. Dopóki, nie wiem, czy rolnictwo ma to przejąć, ministerstwo, no tak, tam jest bogactwo niesamowite, jak przychodzi do oszacowania strat, nie ma pieniędzy, ja się nie dziwię. A jeszcze powstaje jakby zawirowania na dole między kołami łowieckimi albo wewnątrz. Bo kto za darmo będzie? Trzeba rozgraniczyć jedną rzecz. Rolnictwo to jest źródło dochodów i życia. Tam ludzie żyją. Co dzisiaj tutaj padło? A to druga gałąź jest hobby. Więc to powinno być dawno albo przyjęte i rolnictwo tym się zajmować, zwalczaniem tych innych, a nie druga dziedzina, która traktuje to jako hobby. Szacowanie musi być objęte niezależnymi. To, co już wraca, to jak też jak i temat mleka, wyceny czy innych, to wraca do rolnictwa. Musi być niezależne. Struktury niezależne, które przyjeżdża, ocenia niezależnie od koła łowieckiego, ani żadne nadleśnictwo, ani ODR nie tego nie oceni. Nie wiem, to powinno na szczeblu ministerstwa być przepisy rozwiązane i wreszcie spróbujmy zrobić porządek, czy następnym, co dojdą do parlamentu z tym, bo to się ciągnie. Czyli od 30 lat jest nic nie zreformowane. Koło państwowe łowieckie są, super się tam powodzi, żyją ponad stan, takie półsłówki padło, piją, palą, kulają, a na dole my sobie tutaj problemy do siebie skaczemy do gardła, bo czy ma rolnik zasiać pod lasem, czy koło lasu. Niestety tak są gospodarstwa usłowane, że niektórzy naprawdę mają w środku lasów i tego nie przyniosą, ale z tego żyją niegodnie. Ale prezes Kołowy nie chciał przylegać. Godnie żyć, więc spory tutaj. Ja bym prosił, żeby takie spory nie przynosić na zewnątrz, bo to z tego nic, proszę Państwa, jeszcze chwileczkę, nic to nie wyniknie. Więc jakby te konflikty zażegnujmy tutaj u siebie. Między sobą, co tu widzę, jedne koło jeszcze pojawiło się, jakieś trzecie, które nie wiem, czy znajdzie tutaj u nas, w naszym, ale to już tutaj było mówione, bo pan ten wykład tutaj dał nic nie zarzucić, nic dodać. Takie są prawa i nic tu nie zmienimy, tylko apel jeszcze raz mówię, to musi być odgórnie zmienione. I może do tego jeszcze dożyjemy. Młodzi podejrzewam, że dożyją pewnych czasów, w którym będzie się, jak to jest rolnictwo, to ma być się zajmować rolnictwem. A nie dzisiaj jeden, drugi przyklejony z tego godnie żyje, a rolnik biedny musi ponosić straty i jeszcze chodzić łaskawie, bo ja wiem, jakie są ceny w żydowskim targu. No i teraz albo ustąpi, albo nie ustąpi. A to nie ma, to powinno być krótko, bo to są straty, dzisiaj są wymierne, możemy mówić, dlatego dzisiaj tutaj jest takie duże zebranie, bo duże straty już są ponoszone. Bo ten mały rolnik, no słuchajcie, pół hektara mu zniszczyli, przyjdzie jak jednego roku, drugiego nie przyjdzie i zresztą ile razy może
żydowskim targiem targować. Bo no, polega ci szacowanie. Za darmo nie przyjdzie nikt z Izby Rolniczej, bo ja byłem kiedyś wytypowany. Proszę Państwa, to jest poświęcenie czasu i jeszcze jesteś źle postrzegany. A zapłata za to, koszty za kilometr, tam rozliczyć, zanieść to do Olsztyna z powrotem, to jest koszt. I myślę, że to jako Izby Rolnicze, tutaj przedstawiciele jedni parlamentarzyści kandydują, drugi już jest, myślę, że dalej będą. Przenieście to raz jeszcze mamy trzeciego, bo jeszcze pan Robert Kuszcza jest tutaj obecny. Do tych postulatów jeszcze do niej, bo to trzeba rozszerzyć, proszę Państwa. Dzisiaj już czaple, żurawie, niestety, dzisiaj kruki, wrony, sroki potrafią wybrać całe połacie. Kruk, wrona wybiera kukurydzę i za to nie ma odszkodowania. Ani ochrony środowisko, nikt się tym nie zajmuje, bo to jest tak nieujęte. Więc tu trzeba naprawdę zająć się problemem. Dziękuję. Jedno słowo. Mówi się o słowie dogadania. Ja pytam się, co to znaczy dogadania? Jest szkoda, jest to wypłata za szkodę. O czym my mówimy? Jakie dogadanie się? Pan Tunowicki by chciał, żebym ja miał szkodę 20 tysięcy, a powiedział, no dobra, zapłać mi pan 1000. Chciałem 1000 za kukurydzę, to żeście oleli mnie. Ale to się skończy. Do nas ja kupię każdy płot będziesz panu wyszacował. Dziękuję. Ja jeszcze tylko dwa słowa. Są takie, że jest dużo przypadków. Myśliwy strzela dzika, gdzieś tam na polu, na środka polu, powiedzmy tam jest 300 hektarów, tak jak w moim przypadku, jedzie samochodem 2 kilometry po tego dzika, robi, wraca drugą drogą, dzik jest wart 200 zł, on robi na 1000 zł i nikt za to niczego. On jest panem z miasta i on robi co chce na polu. A ty nie masz nic do badania, bo on przyjechał z tego dzika. To jest chore. Miałem takich przypadków 10. Ja bardzo proszę, żeby odniósł do tych naszych wszystkich wypowiedzi się pan poseł. Poproszę panie. Dziękuję za to zaproszenie. Muszę powiedzieć, że sami widzieliście, jak długo trwała ta walka i rozmowy na temat nowej tej ustawy o łowiectwie. Była jedna ustawa praktycznie już przyklepana, zatwierdzona, kiedy wojewoda duże miał uprawnienia i tam niezależni byli, oceniali te szkody i państwowe pieniądze do tego, żeby lepiej te szkody wypłacać, ale później się z tego, no niestety u nas też w klubie są różne te stanowiska i tarcia takie, że jednych przekonasz, drugich nie przekonasz. To, co pan Mietek mówił, ja od niego miałem te materiały i muszę powiedzieć, że korzystałem z tych materiałów. Ale co z tego, jak nie masz tylu posłów, żeby przekonać wszystkich, bo te lobby różne działa. Jest lobby myśliwych, lobby rolników inni i teraz naprawdę przekonać nieraz wszystkich, to jest trudno. To, że te szkody bywają, to wiadomo, ja sam byłem w wielu wypadkach, wetratowałem z myśliwymi o tych szkodach i wiem, na czym polega ta rozmowa. Nieraz rolnik jest tak zdenerwowany z tym wszystkim, że sam decyduje, dobrze, zapłacił mi też trochę i mam święty spokój, a nie do końca, wiadomo, nie ma sił na to, żeby do końca walczyć o tyle, że ta szkoda była warta. I często tak jak tu kolega powiedział, że to dochodzi do 30% tych strat, które ponosi ten rolnik. Przecież to nawet nie, na nic to nie starcza te 30%. Jeżeli jego pola ponoszą duże straty, a są w pobliżu tych lasów i tych zwierząt jest tam dużo, a zwłaszcza tu w powiecie bartoszyckim, to są rejony, gdzie tych danieli i jeleni jest naprawdę mnóstwo, bo kiedyś je sprowadzono do tego, żeby te zwierzęta tu były. Teraz nie potrafimy zachować tą liczbę, która by no, nie robiła takich szkód, jak są obecnie. Żurawie. Ja sam widziałem te żurawie, które chodzą i zobaczcie, jak inteligentne chodzą, idą tym śladem i wybierają po kolei kukurydzę. Czy widziałem, jak w wielu wypadkach gęsi, całe stada gęsi siadają na polu i co po takim siadnięciu tych gęsi? Praktycznie zniszczone całe pole, dziesiątki hektarów, bo to wszystko jest pod ochroną. Ale jeżeli jest pod ochroną, to kto bierze odpowiedzialność? No, tu musi być odpowiedzialność Skarbu Państwa, czyli właściciela tego. I
ja myślę, że w tym kierunku, jeżeli by poszło bardziej ta ustawa o łowieckie, to by było bardziej wymagało od państwa, od urzędników państwowych tego i żeby zadbano bardziej o to i uczciwie to wyceniano. A poza tym, no nie może wyceniać ten, który płaci za te straty. No bo jeżeli myślimy, oni ze swoich tych spadek i różnych tych dochodów płacą te pieniążki, to wiadomo, że im zależy na tym, żeby jak najmniej płacić. Trochę mnie dziwi, bo w wielu tych kołach są też rolnicy. Jest koło Sójka, która z Bisztynka i tam potrafią się dogadać. Tu niestety, ja nie wiem, no, są koła, które potrafią nawet na podstawie tego prawa, co mamy, normalnie z rolnikami się dogadywać, a są koła, które nie potrafią tego robić. I dlatego takie są tutaj różne niesnaski wobec tego. Nie dziwię się, bo naprawdę jak widzę te ilości zwierząt chodzące po polach, to jest naprawdę wielka, wielka strata dla tego rolnika, gdzie te zwierzęta zaczynają wypas swój robić. Żona nieraz obserwuje z okna, mówi, znowu na polu jest 30-40 łani. To jest naprawdę przez ileś czasu to straty są nie do obliczenia. Wobec 30 krów puścił. Oczywiście. I to wybierają, tak robią, że to z tej roślinki już nic nie wyrośnie. I w wielu sprawach to jest naprawdę wniosek z tego, że trzeba w tym prawie poprawić i nie ma tu żadnej gadki. Że trzeba zrobić tak, żeby rzeczoznawcy byli niezależni od różnych czynników, czy to od rolnika, czy myśliwy, tylko oni byliby dobrze przygotowani, dobrze opłacani i dobrze wtedy wykonywali swoją pracę. Poza tym to, że są żurawie, to też powinien być jednak zachowany jakiś możliwość odstrzału, bo z roku na rok tych zwierzyny tej przybywa, to samo bobry. Ktoś mówi, tu pan nadleśniczy mówi, no wiadomo, no bobry są pożyteczne i tak dalej. No ale jeżeli jakiejś zwierzyny jest nadmiar, to wiadomo, że to szkodzą i tak dalej. 7000 jeszcze ASF. No w sprawie ASF-u to zobaczcie, że jak wielkie było opóźnienie w sprawie ASF-u. Jeżeli od początku byśmy zrobili, jak tylko pojawił się ASF, odstrzał odpowiedni, a nie tam wspierali się to ogrodzenie, to inne tam wymysły jakieś, to wtedy na pewno byśmy ograniczyli tą chorobę w sposób zdecydowany i nie byśmy teraz nie mówili, że jakieś muchy roznoszą, a na pewno ptactwo drapieżne to roznosi tą chorobę, bo jak mówią, jak widzisz, że dziki gdzieś tam leżą, to wiadomo, że ptactwo na tym krąży. I one też głównie roznoszą tę chorobę i w ten sposób można by było zapobiec temu wszystkiemu. Teraz mamy problem, bo trzody chlewnej się zmniejszyło przez tą chorobę i patrzymy, cena zboża jest naprawdę na niskim poziomie. Już dawno tak chyba niskiej ceny zboża nie było. A kto to ma? Jeżeli trzodę chlewną, pamiętacie, jak było nawet ponad 20 milionów trzody chlewnej. A teraz, no nie wiem, no, nie znam takich danych, ale chyba 6 czy 7 milionów sztuk. 6 importujemy. No 6, ale to ja mówię tak, no dodatkowo. Bo normalnie 12, jak było milion, to by wystarczyło dla nas. Czyli jak mamy 6, to trzeba 6 zaimportować. Ale proszę o ciszę, tak? Wytrzymajmy. W wielu wypadkach żałuję, że naprawdę jak ktoś dobrze się zgłosił, to jechałem nawet na pole i zobaczyć, jakie to straty, żeby pomóc w wycenie i tak dalej. Żeby oddziaływać na myśliwego, czy na tego, co wyceniał te szkody. Jeżeli by były takie problemy, to wiadomo, że trzeba temu rolnikowi pomóc. A po drugie to, co wy mówicie o zmianach Polskim Związku Łowieckim. Ja i poseł Gosiewski wystosowaliśmy niejedno pismo do profesora Szyszki i innych, żeby to zmienić, bo jesteśmy przeciwni temu tam w Warszawie związkowi, tej głowie takiej, która tym wszystkim kieruje od wielu dziesiątków lat.
i siedzą tam ludzie, bo wy tu mówicie o pałacach, ale ci prezesi to biorą tam po 50-70 tysięcy miesięcznie i mają nas gdzieś tam, nie? Jak jest 120 tysięcy myśliwych i każdy 350 zł składkę płaci. No tak, ale do tego zależy jeszcze te no, różne, jak myśliwi przyjeżdżają za granicy, polowania i tak dalej, to są dopiero pieniądze, które do nich idą. I dlatego też w jego wypadkach to też od samych myśliwi zależy czy można się dobrze dogadać, czy prawidłowo rolnika potraktujemy, czy nie. Bo nawet pan tutaj Bagiński, przecież on jest taki dociekliwy, jeżeli on mówi, że koło Sójka jest ok, wszystko w porządku, że jest dobrze traktowany, to jak wszystkie te koła, no tak, ale wiesz, jeżeli wszystkie koła by w ten sposób postępowały, to też nie byłoby tych zad taki między rolnikiem a myśliwym. I każdy by się tam zarobił złapać. No każdy, ale wiesz, jeżeli tak podchodzisz do tej sprawy, to nigdy się nie dogadasz, tylko trzeba tego ustępstwa, ale nie tym, że rolnik ma być poszkodowany, tylko to, żeby rolnik został uczciwie potraktowany. A nie tam byle są rzucić opłat i mówi, że no tylu rolników zostało odszkodowanych. No jakie to jest? Ale to żadne odszkodowanie, bo dostajesz parę złotych, a wniosłeś na przykład wielokrotnie więcej na sam zasięg. Ja myślę, że należałoby zmienić prawo łowieckie, że prawo łowieckie zrobimy w ten sposób, żeby nie dopuścić do uwłaszczenia się niektórych osób na kanwie społecznej, to będzie dobrze. A w tej chwili tacy. A w tej chwili to jest tak, że broń Boże, żebym puścił stanowiska. Broń Boże, żebym stołka z tego. Się dziwisz? To chodzi o pieniądze. No tylko jeżeli takie są zawody i tak dalej, i nie będziemy wypowiadać parę groszy żałuje się temu rolnikowi, bo oni mogą nie mieć. To rozumiem, to jest dobry przykład i dobry ich pomysł. Panie Wojcie, jeżeli można tak kwestię z dyskusji. Ja myślę, że niepotrzebna jest tutaj specjalnie wielka rola państwa. Tylko drobna rola, bardzo drobna. Musi być, bo państwo jest właścicielem tych zwierząt. Zgadza się, tylko tyle, że wcale nie musi być właścicielem. Ale gdybym ja był właścicielem swojego gruntu i decydował, że pan u mnie poluje od dzisiaj albo od jutra, nie byłoby żadnego problemu. On bym polował tyle, ile by trzeba było, ja bym jemu pozwalał hodować tyle, ile, żeby się miał co polować. Ale czy nie zauważyłeś? Nie ma państwa, nie robią. Ale czy nie zauważyłeś jeszcze czegoś takiego, że myśliwi z kółą mówią, że chętnie byśmy wciągnęli do koła i zostań tylko myśliwi. Wtedy jesteś zostawiony sam sobie. Ale robi nam się hałas, tak? Jesteś myśliwy i sam sobie tego pola swego broni. I to jest naprawdę wiele zależy od samych ludzi. Czyli można tak prawidłowo żyć jak w kole Sójka, a można tych mieć w takich kołach, gdzie no, te zadry są coraz większe. Bo ja patrząc na ilość ludzi, to jeszcze 10 czy ileś lat więcej, to nie było aż takich strat. No bo nie wiem, kiedyś strzelali, a teraz nie mają ujęcia. No właśnie, bo pewno w Sójka, to nie ma 15 strzelających, a jest ogółem 100, tylko jest może odwrotnie, więcej strzelających, jak nie strzelających. I dlatego te będzie są lepsze. Temu się nie zgłaszało w ogóle troszeczkę. Ale hałasujemy i my się nie słyszymy. Pytania, to naprawdę chętnie odpowiem na te pytania i proszę bardzo pytać. Dziękuję. Ja mam jedno pytanie, jeżeli mamy wypadek samochodowy, dzwonię za dzień czasu, za 48 godzin, przyjeżdża rzeznawca, szacuje mi tą szkodę, jedzie sobie w cholery i ktoś mi wypłaca odszkodowanie. Zabierzmy kołom łowieckim 90% uzyskanych dochodów, zróbmy z tego firmę ubezpieczeniową i niech przyjeżdża jakiś niezależny, mobilny, ja nie wiem, co z Katowic, niech przyjeżdża z Warszawy, z Londynu, dla mnie obojętnie. Tylko, że on 48 godzin ma być na polu, bo ja zgłaszam szkodę. Są firmy ubezpieczeniowe, które w ciągu 48 godzin. Dlaczego modelu, prostego modelu nie miałbym wziąć?
Druga sprawa, jeżeli odpowiedzialnymi osobami są wójt w jakimś stopniu za gospodarkę łowiecką, bo jest skarb państwa, jeżeli starosta jest odpowiedzialny, jeżeli wojewoda nadleśniczy jest odpowiedzialny, czy wojewoda jeszcze, to dlaczego skoro ci ludzie tutaj są w części, nie mogą się dogadać, że bo odstrzał nie można zwieńczyć, bo A, bo M, bo co. Starosta wydaje odstrzał, nakaz odstrzału, bo jest za dużo zwierzyny i my tu wszyscy nie mamy problemu, nie mamy się kogo spotykać. Dlaczego koło Szarek ma strzelić 100 jeleni, a dlaczego nie 300, bo ich jest 500? Dlaczego Polski Związek Łowiecki, pan tu uciekł, nie może wziąć kamery termowizyjnej, tak jak Mietek tutaj powiedział, i robić sobie, jeżeli liczenie podają koła łowieckie, że jakie mają ilość do odstrzału, to skontrolujmy ich działania. Pan leśniczy na pewno ma takie uprawnienia, skoro podpisuje ten kwit, nie skontrolujesz, że panowie, macie 500 jeleni, a piszecie do odstrzału tylko 100. To co, te jelenie się nie rodzą nowe, tylko w tym roku mamy 500, to 100 strzelamy, w następnym roku 100 i one cały czas, aż dojdziemy do 100, bo one się nie rodzą. One się rodzą, jak dziki, to huczkę mają non stop, już nie ma huczki listopadowej, tylko jest w longie widzą. Dzisiaj kukurydzy pasiaki chodzą, tak? Tego myśliwi nie widzą, nie liczą oczywiście, nie? No gender może tam jest, nie wiem. Nawet, ale są proste rozwiązania i to odpowiedzialność starosty. Mówię o władzy całej, tak? Czyli od wójta zaczynając przez starostę, przez pana nadleśniczego, wojewodę, że niech ci ludzie zrobią coś, podejmują decyzję, odpowiedzialność. Aha, jeżeli koło łowieckie myśliwskie dało za mało, to pan nadleśniczy im może przerąbać, że panowie, u was jest tyle i tyle, bo ja to skontrolowałem. Ale dzisiaj nawet, może czekaj, czekaj, jeżeli my płacimy na izby rolnicze pieniądze, tak? To niech te izby pomogą nam w zorganizowaniu właśnie liczenia tego, gdzie dzisiaj technologie są, drony, kamery termowizyjne, wszystko jest. I proszę bardzo, skontrolujmy koło łowieckie, czy ono podaje dla pana nadleśniczego prawdziwe dane. Pan nadleśniczy ma prawo je skontrolować. Nie ma pan prawa, panie nadleśniczy, tych danych? Zgodnie z ustawą prawo łowieckie z maja tego roku ODR jest dedykowany do inwentaryzacji. ODR może uczestniczyć w... Może. A, ale jako prawa, ja tylko mówię, że ODR może i jak będzie przy protokole członek ODR, to będzie mógł do tego protokołu wnosić uwagi, które trafią do mnie. Ja pytam o kontrolę. Czy pana myśli, nie ma kontrolowania takiego, nie ma koło łowieckie podaje, że strzelamy 100 byków, a tych byków jest tam 500. Nie. Czyli jeleni, nie mówią byków. Nie ma takich uprawnień. Jedyna rzecz, która to jest dedykowane zawsze... państwo, które nie może panować, odpowiedzialności nie ponosi starosta, no myśliwy nie ponosi odpowiedzialności, wojewoda nie ponosi i minister ochrony środowiska nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które jest zwierzyny 10 razy więcej, jak sobie tak mówię, niż powinno być. To może stawiajmy znaki też mniejsze, bo możemy sobie, albo większe znaki na drogach. Ktoś się doczyta, ktoś bez okularów, bo wszystko jest samo. Odpowiedzialne przede wszystkim osób, które są decyzyjne w planach łowieckich. Odpowiedzialność osób i żeby one odpowiadały, jeżeli te plany są źle zrobione, żeby ponosiły odpowiedzialność. Do tego dążmy. A drugi Adam mówi, nie trzeba wielkiej filozofii dogadywania się z panem prezesem, na którego tutaj wszyscy krzyczą, choć jest fajny człowiek, ale ci cztery dni czy pięć lat chodzi przy drodze. Zróbmy firmę obliczeniową, zabierzmy koło łowieckim pieniądze, 90% od pozyskanych zwierzyn, 10% niech mają na kolanach suka wolę. Normalną wycenę chodzi tylko. A przyjeżdża jakiś człowiek na telefon, że ja mam szkodę, bo jestem ubezpieczony, przyjeżdża firma, która robi te szkody i ta firma im wypłaca, bo koło łowieckie pieniądze dały tam. To jest prosty model ubezpieczeniowy. Wycena, a nie dogadywanie. Ale ja mówię, że to jest jeżeli samochód mi przyjeżdża, ktoś wycenia, Adam, jak samochód mi ktoś przyjeżdża wycenia, ja nie znam człowieka w ogóle. Przyjechał, wycenił, zapłacił. Masz jedno obowiązkowe, nie?